No siemanko, jestem już w Machu. Dzisiaj pokopię tylko 2 godziny, bo jest godzina 18. Myślę do 20, może po 20 trochę. I jutro rano, bo będę nocował w Machu, jutro rano od 4 do 8 rano też pokopię. I taki to będzie wyjazd. Auto naprawiłem, bo mam jakieś takie dalsze wyjazdy w Polskę weekend, więc musiałem zawieszenie trochę naprawić. A i wyjazd też będzie. No to jest działeczka, na której dzisiaj jestem. Tam jest cmentarz w Machu. Tutaj te łoneczki, pola, po których chodziłem wcześniej. A tutaj ściernia, po której jeszcze w ogóle nie chodziłem. Więc zobaczymy. Dobra, włączę kamerkę, jak będzie jakiś fajny sygnał. Pierwszy fant. Kawałek pierścienia. Pogoda super na wieczór. O, to jest to ściernisko, po którym chodzę. O, tutaj. O, cały dzień padało, ale miałem coś tam do roboty przy samochodzie, więc dzień nie będzie stracony dzisiaj. 2,5 godziny, może 3. I jutro 4 godziny od świtu. Więc myślę, że będzie dobry wyjazd. Dobra, szukam dalej. I kolejny kawałek pierścienia mosiężnego. Łuseczka z Mausera. Wystrzelona oczywiście. A w dobrym stanie. No hej, mam coś takiego. Wstępnie to wygląda jak łuska. Ale nie jestem przekonany do końca, bo ona jest jakaś wypełniona w środku, jakby ten materiał jest troszeczkę inny. Nie wiem. Ciekawe. Dobra. Zobaczymy w domu, co to jest. No, po umyciu dokładniejszym. I brązowy taki kawałeczek jakiejś blaszki. Taka klamerka. Proszę bardzo. O, taki duży kawałek ołowiu na ryby. No hej, już prawie ciemno jest i znalazłem duży taki kawałek mosiądzu. No, propointer zwariował, ale nie wiem, co to jest.
Okej. 4:30. Jestem już z powrotem na polu i szukam dalej. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę kamerkę. Jest pierwsza moneta. Co to jest? 50 groszy z PRL-u. No jest. Dobra, szukam dalej. A tymczasem kawałek takiej wielkiej szklanki. Szkoda, że nie cała ta szklaneczka jest. No, tylko taki odłamek. Akurat takiej wielkiej nie posiadam. A chciałbym taką trafić całą. Super by wyglądała na półeczce. Ale już jest taki dosyć spory kawałek. I z pierścieniem. Proszę bardzo. Dobra, szukam dalej. Ładna pogoda, co? No hej, jest monetka. Ciekawe co to będzie. Pięć złotych z PRL-u. O, lepsze taka jak wcale. Dobra, szukam dalej. Coś takiego teraz wykopałem. Była sobie harmonijka. No to jakaś współczesna musiała być. A teraz taki kawałek. Chyba aluminium. No i na koniec chyba łuseczka jeszcze wyszła. Jeszcze, nie wiem, 50 metrów zostało. I fajrant. No i jeszcze taka klamerka wyszła. Już 40 metrów około do końca pola. Znaczy pole jeszcze nie skończone, ale na dzisiaj. No hej, jestem już w domu. Jak widzicie, tutaj są wszystkie znajdki
z ostatniego wyjazdu. Nie ma tego za dużo. Jakieś pierdoły, wiadomo, klamerki, dwie monetki z PRL-u. Co tam jeszcze? To jest coś ciekawego. Tak mi się wydaje, że to jest z brązu, tylko że jakieś tutaj zmielone trochę na dole. Ale góra dosyć ciekawa. Jakaś czerupa. Złom. Dwie łuseczki i troszeczkę i jedna piąta łuseczki. Złom. Jakaś fiolka. Złom. Tutaj też do militarki, to ten rejon. Tutaj kawałek tej dużej łuski po umyciu nawet fajnie wygląda, jak widzicie. Szkoda, że nie była cała ta łuseczka, ta szklaneczka. Takiej dużej pustej szklanki nigdy nie znalazłem, tylko odłamki, ale może kiedyś znajdę. No i najfajniejsza rzecz, czyli to ogniwo z RSO. Jest duże, ciężkie, nawet nie podnoszę. Czyli z tego niemieckiego pojazdu gąsienicowego, który służył do transportu wielu rzeczy, amunicji, broni, do holowania różnych dział. I z tego jestem bardzo zadowolony, chociaż wyjazd nie był za super, ale ogniwo jest, więc wyjazd mogę zaliczyć do udanych. Kolejny wyjazd dopiero w przyszłym tygodniu, ale gdzie pojadę, to jeszcze nie wiem, bo czekam na nowe pozwolenie, które powinno być wydane już wczoraj, już powinienem mieć je, a nie mam. Więc jest jakaś obsuwa w UKZ-cie, ale nie będę naciskał. Bo może ktoś na urlopie jest, zadzwonię w poniedziałek, bo i tak teraz nie mam czasu jechać na nowe wykopki. A pola w Matczu, na które aktualnie mam jeszcze pozwolenie, nie są wyorane. Dzisiaj tak chodziłem sobie troszkę boczkiem, ale wolałbym sobie po oranym chodzić. Tak samo w Białoskórach jest kilka pól, które no muszą być wyorane, bo tam za wysoko jest skoszony kombajnem i nie dam rady tam chodzić. Efektywnie, bo chodzić mogę, ale po co? Więc jak coś, to pojadę na Janki Hordelskiej. Tam jeszcze jest kilka hektarów dostępnych w tej chwili ze starego pozwolenia. A jak wyskoczyłoby nowe, no to już w Matczu poletka czekają, bo mam informację od rolników, że już czekają na mnie z otwartymi ramionami, żebym tam eksplorował ich poletka. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik. Cześć!